wokół Końskiego Targu, po wschodniej stronie ulicy Warszawskiej, po wschodniej stronie ulicy 3 Maja i Mostowej oraz po południowej stronie ulicy Zduńskiej. Ucierpiał też Szpital Świętego Tadeusza. Śmierć poniosło tylko 6 września ochotę Gruzdu Cywili. Budynki. Okazywało się, że harcerze bardzo dobrze radzili sobie z tym zadaniem. Wykonywali wiele prac w zakresie obrony cywilnej, udzielali pomocy ludności. Młodzież harcerska i dopiero po ich przejściu, sprawdzeniu, czy w pobliżu nie ma przyjaciela, czy nie ma Polaków, posuwają się oddziały zmotoryzowane.
niesamowitym. Atak, który rozpoczął się 1 września, zakończył się dopiero następnego dnia. Praktycznie przez całą noc na ulicach miasta trwały zażarte boje. To lub zniszczono wiele niemieckich działek polowych, wiele pojazdów. Rano mieszkańcy Łowicza, którzy wyszli ze swoich ukryć, ze schronów, z piwnic, zobaczyli, że miasto jest już w rękach Polski. Praktycznie cała ulica Moskowa przez noc 11 na 12 września była sceną bardzo zażartych starć pomiędzy Polakami i Niemcami. Tutaj rozbito kilka niemieckich dział, rozbito niemiecki pojazd. W tych walkach w Łowiczu, kiedy miasto było opuszczane przez 66 Pułk Piechoty, złożony z Kaszubów, praktycznie stany tego pułku zmniejszyły się o około 30%. Byli to ranni, zmarli, nie tak jak w życiu. W naszej inscenizacji polegli, za chwilę powstaną i dołączą do swoich kolegów i koleżanek, aby zaprezentować się przed Państwem. Mam nadzieję, taką nadzieję mają wszyscy rekonstruktorzy, którzy uczestniczyli w tej inscenizacji, że chociaż przez chwilę mogli Państwo poczuć historię. To, co my robimy, czym zajmujemy się, to nie jest tylko przygotowanie munduru, przeczytanie jednej, drugiej książki historycznej, czy też poznanie jakiejś instrukcji wojskowej z okresu międzywojennego. Jest to przygotowanie się do pewnego sposobu prezentowania historii. Inni mogą poczuć podmuchy wybuchów, mogą zobaczyć troszeczkę inny obraz.